Dzisiaj bez kawusi, kurde. Bez kawusi, no. Nie ma atrybutu. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku GVT Vloga. Jest ze mną Piotrek Ławicki. A ze mną jest Andrzej Gutzwa. Tak jest i dzisiaj spotykamy się ponownie w BMC Lab Wrocław przy rowerze, a raczej na razie przy framesecie, na który bardzo długo czekaliśmy. Jest to pierwszy w Polsce frameset najnowszego roweru czasowego i triatlonowego od BMC. Tak, ciężko skupić uwagę na czymś innym dzisiaj w sklepie. Ten cud szwajcarskiej inżynierii, najnowszy model roweru czasowego od BMC. Dużo innowacji, dużo nowości i ciekawych rzeczy, ale opowiemy o tym za chwilkę. Tak, wszystko jest tutaj nowe, łącznie z hakiem od przerzutki, łącznie z tym, że hak od przedniej przerzutki jest, można go odkręcić. W poprzednim Time Machine tego nie było. Jest też zintegrowany system nawadniania, więc już za chwilę będziemy tak, pokazywać. Tak, chwilkę opowiemy, ale zacznijmy od innych rzeczy, które wydarzyły się od naszego ostatniego vloga. Mieliśmy dwie ważne imprezy Ironmana na świecie. Pierwsza Bahrain, gdzie no cóż, niestety nastroje w naszej drużynie tak. Po Bahrainie nie są zbyt dobre. Miało być dobrze, było już tak dobrze, ale niestety wyścig naszego kochanego Kacperka zakończył się DNF-em. Kacper nie ukończył zawodów, niestety po przylocie do Bahrainu przepamiętała się infekcja. Często się to zdarza podczas dłuższych podróży samolotem, gdzie zawodnicy są zwykle osłabieni po takich podróżach. No, Kacpra coś niestety dopadło, miał nadzieję, że te kilka dni jeszcze do zawodów wystarczy mu, żeby dojść do siebie, ale no niestety był bardzo osłabiony, czuł się fatalnie i zawodów nie ukończył, podjął jednak walkę, próbował walczyć z całych sił, ale no niestety. Także wszystkie nasze plany i zapowiedzi co do awansów PTO. Dobrze, że to przypadły. Tak analizowaliśmy, to Kacper wszystko zweryfikował, Kacper, ale dobrze, tak. No, lepiej, żeby zejść z trasy, jeśli się nie jest w dobrej dyspozycji, żeby później nie przysporzyć sobie jakichś większych problemów. Tak, jeśli w grę wchodzi w zdrowie już i Kacper naprawdę miał spore problemy i czuł się źle, to no, w tym wypadku chyba lepiej było już nie ryzykować i zejść z trasy. No niestety nie zakończył sezonu tak jak chciał, ale mamy nadzieję, że szybko się podniesie, bo no cóż, ma ważny cel na przyszły rok i myślę, że to też sprawi, że nie załamie się jakoś szczególnie, tylko wróci szybko do pracy po krótkim urlopie. Tak jest. Ścigali się też inni Polacy, był m.in. Maciek Bruździak, który pierwszy raz w życiu ukończył połówkę. Tak. I poszło mu całkiem nieźle. Więc bardzo dobry wynik Maćka. Trzeba tutaj zwrócić uwagę, że Maciek na pewno w przyszłym roku, jeśli zdecyduje się przejść na długie dystanse, to myślę, że będzie groźny i bardzo dobre wyniki z jego strony, bo o pływanie tutaj się nie musimy martwić, to zawsze myślę będzie czołowa grupa na długich dystansach, tylko musi się objeździć z rowerem czasowym i przestawić na tą pozycję. Cóż, no ja wróżę Maćkowi taką ciekawą przyszłość na długim dystansie. Maciek i tak już zrobił spory progres między innymi na bieganiu. Ja pamiętam, jak były jego pierwsze starty na olimpijce, to zawsze oczywiście wychodził z przodu z wody. Na rowerze dosyć szybko złapał ten taki poziom, powiedziałbym, polski topowy, że spokojnie przejeżdżał go tam, nie wiem, z Michałem Oliwą, z Tomkiem Bremborem, ale później zawsze na początku biegu były kłopoty, ale teraz już nawet na biegu się rozpędza, więc no, trzymamy kciuki. Tak. Maciek zakończył wyścig w Bahrainie na 11. miejscu, z czasem 3.40, co na taki, można powiedzieć, oficjalny debiut tak ukończonych zawodów, ponieważ na pierwszych złapał kapcia. Niezła życiówka. Niezła życiówka. Bahrain, bo Bahrain, wiadomo, tam zawsze padały kosmiczne czasy. Rower jest tam po prostu no, piekielnie szybki i zawsze były te czasy nad wyraz krótkie, można powiedzieć. Ten wyścig zawsze był. Zwycięzcy zawsze osiągali coś około 3.30, no ale Maciek pobiegł 1.15, tam trasa biegowa jest już miarodajna, także no, to co powiedziałeś, Maciek naprawdę na biegu czyni ogromne postępy. Startował też Łukasz Kalaszczyński i tutaj chciałbym się dłużej przy tym zatrzymać, bo Łukasz ogłosił, że prawdopodobnie był to jego ostatni start w karierze w kategorii pro i zapowiedział, że prawdopodobnie w przyszłym roku będzie już ścigał się w age grupach i jego celem będzie
będzie kwalifikacja na Mistrzostwa Świata na Hawaje, co jest jego marzeniem, nie ukrywał tego od zawsze. I już pojawiły się w sieci komentarze, że co to ma być, że dopiero się ścigał w pro, teraz będzie age group. Ale mili Państwo, czy Łukasz postępuje niezgodnie z przepisami? No każdy przed rozpoczęciem każdego sezonu podejmuje tą decyzję, jaką licencję wykupuje, czy jest zawodnikiem pro, czy jest zawodnikiem age group. I no kurczę, no, decyzja należy do każdego z zawodników. Tak, Łukasz żadnych przepisów nie łamie, to odgórnie wiadomo, ale tu wiele osób doszukuje się jakichś problemów etycznych, że no Łukasz był tym zawodowcem, że jak to tak teraz przejść do kategorii amatorów i zabierać szklane statuetki innym z podium na Garminach itp. itd. No ja uważam, że te wszystkie komentarze i opinie na ten temat często też bardzo, nazwijmy to wprost, chamskie, są bez sensu, bo ja widziałem, że wśród wielu osób oni doszukują się już takich problemów, że najchętniej to chcieliby, żeby takim osobom dać zakaz zbliżania się do obiektów sportowych na najbliższe 2 lata. Co byłoby, to byłoby ciekawe. A imprezy sportowe to w ogóle, żeby obijali szerokim łukiem i broń Boże się tam nie zapisywali przypadkiem. To jest naturalna rzecz, to jest naturalny rozwój każdego zawodnika, który kończy karierę sportową, zawodową, czy też wyczynową, mniej lub bardziej profesjonalną. Taka zresztą osoba nie chce się rozstać ze sportem. No tak, zresztą na przykład w kolarstwie, tak bliskiemu mojemu sercu, jest wiele takich przypadków. Ostatnim takim głośnym, z tego co przypominam, był Bartek Huzarski, który, nie wiem, 4-5 lat temu skończył karierę. I to tak z wysokiego C, bo jeszcze w ostatnim chyba swoim sezonie startował w Tour de France, skończył karierę i później cały następny sezon przejeździł wszystkie Via Dolny Śląski bike maratony. I z tego co pamiętam, to 90% ludzi jarało się tym, że ktoś taki jak Bartek staje z nimi na linii startu, można się z nim pościgać, można z nim pogadać, można zobaczyć go na zawodach. Bartek też zresztą zawsze chętnie rozmawia z ludźmi i to jest moim zdaniem super, że jedziesz na zawody i ścigasz się z gościem, który rok temu jeździł na Tour de France. Tak. I ja też tak uważam, zwłaszcza, że no kurczę, to wszystko zmierza do tego, wszystkie opinie i komentarze, żeby takiej osobie naprawdę zabronić w ogóle startowania w zawodach i ja absolutnie tego nie rozumiem i nie widzę w tym żadnego sensu. Ludzie, którzy całe życie uprawiali sport, całe życie ścigali się, będą chcieli nadal to robić, no i będą to robić, przepisy tego nie zabraniają. Jeśli przepisy by się zmieniły, czy po prostu byłyby inne i Łukasz faktycznie chciałby jakiś przepis złamać, no to rozumiem, no to już jest inna sprawa, tak? No ale kurczę, no w tym momencie doszukiwanie się jakiegoś drugiego dna w tym wszystkim, no to jest, uważam, bez sensu. No, ktoś mówi, że on kradnie komuś nagrody, puchary, statuetki na zawodach. No, no ludzie, no nie oszukujmy się. No, na takich zawodach age group się wygrywa w Polsce? No kurczę. No bardzo mało jest takich zawodów. To są dosłownie statuetki. No. Druga sprawa jest też taka, jakby sama zasadność kategorii pro w Polsce. No moim zdaniem zawodników pro możemy policzyć na palcach jednej ręki. Mówię tu o zawodnikach, którzy ścigają się na dystansie długim, bo jeśli weźmiemy jeszcze olimpijkę, to dojdzie jeszcze paru zawodników, ale no na dystansie długim to jest na dzisiaj Kacper Stępniak, Robert Wilkowiecki, Piotrka nawet bym do końca nie zaliczył, bo Piotrek co czwartek musi przyjechać do Veloshopu i żeby nagrać odcinek, vloga i nawet dzisiaj wyrzucał ze mną kartony. Także on takim prosem do końca nie jest. Ja żartuję, ja już się uznaję w tym roku od marca za uczciwego prosa. Okej. Okay. I co? I kto jeszcze? Miłosz Sowiński? Miłosz Sowiński, tak. I tyle chyba. Tomek Szala. Tak, no. Cały rok siedzi na obozach, to powiedzmy. Dokładnie. A wśród pań możemy do tego doliczyć Alicję Pyszkę-Bazan. No, Agnieszka Jerzyk zakończyła. No, Agnieszka Jerzyk już skończyła się ścigać. Mniej lub bardziej oficjalnie Ewę Komander możemy zaliczyć do pro? Tak. Kurczę. No. Marta Łagownik też na co dzień dużo pracuje z amatorami, prowadzi treningi tak, razem z Moniką Smaruj, więc no, też nie można powiedzieć, że ona całe życie poświęca budzi się z myślą, że mam do zrobienia trening, tak. Tylko myśli raczej też o innych rzeczach.
Więc to tak naprawdę tyle. Więc... Na długim dystansie to by było tyle, nie? Więc sama jakby kategoria pro w Polsce jest moim zdaniem troszeczkę bez sensu. Tak, licząc to takie polskie podwórko i polskie zawody, to faktycznie to wszystko się bardzo mocno zaciera. Dlatego też na przykład organizatorzy wielu imprez decydują się na wspólny start. Chociażby tak jak Malbork, wszyscy startują z jednej linii, czy też Mistrzostwa Polski na połówce. W Sierakowie też chyba jest po prostu osobna klasyfikacja. W Sierakowie też jest tylko osobna klasyfikacja, jeśli chodzi o pro, i to po prostu nie ma sensu puszczać kilku osób osobno. Dokładnie. Żeby tylko potem się to wszystko mieszało, jeśli chodzi o... A wyścigi dzięki temu są ciekawsze, bo dużo było takich sytuacji, że zawodnicy age group byli szybsi teoretycznie od zawodników pro, więc to też nie jest tak, że jak ktoś jest age group, to nie może pokonać pro, bo to tak się zdarzało wiele razy. I myślę, że warto, żeby Polski Związek Triathlonu może pochylił się troszeczkę bardziej nad tymi przepisami, które to regulują, bo mieliśmy w Polsce niejednokrotnie sytuację, że na imprezach rangi Mistrzostw Polski, gdzie pieniądze były wypłacane za czołowe miejsca w kategorii pro, że między tych prosów gdzieś wplątywało się jakieś 6 grup, na przykład w Championiu były takie sytuacje, czy w Suszu też, jeżeli dobrze pamiętam. I później były, że tak powiem, jakieś spory, afery o to, że jakiś zawodnik pro, który przegrał z amatorem, bierze kasę, a ten age grouper nie, więc kurczę, no tutaj myślę, że jedynym rozwiązaniem byłoby to, żeby faktycznie tych prosów puszczać całkowicie osobno i robić dla nich inny wyścig, który rozgrywałby się na swoich prawach, gdzie żaden age grouper nie wplątywałby się w rywalizację. Albo drugim rozwiązaniem jest to, że po prostu kasę bierze się po kolei, tak jak open się wpada na mecie, a nie żeby później było tak, że zależne od tego, jaką licencję kto ma, nie? Tutaj też poruszyłeś, wydaje mi się, ważną kwestię, że zupełnie często ci czołowi zawodnicy age group porównują się do zawodników pro, a nie biorą tego pod uwagę, że jednak wyścig kategorii pro rządzi się troszeczkę z innymi prawami. Często jedzie się w tych dużych, dozwolonych grupach, gdzie nie możesz pojechać na przykład maksymalnie swoim tempem, bo będziesz wszystkich ciągnął z tyłu, więc ustawiasz się z tyłu w kolejce i czekasz, tak? Nie możesz pojechać szybciej roweru, bo po prostu nie opłacałoby ci się to ciągnąć innych rywali. A z kolei w wyścigu age group jedziesz cały wyścig na maksa, tak? Tak, no może też być w drugą stronę, że po prostu jedzie też dobra grupa z przodu, która się napędza czymś, tak? Albo jakiś pros jedzie solo cały wyścig, a gdzieś tam w age groupach wychodzi kilku mocniejszych zawodników na rowerze, na przykład fajnie współpracują, więc porównywanie dwóch wyścigów równoległych nigdy nie ma tak naprawdę sensu, nie? Dokładnie. No i właśnie to, myślę, że to było też jedno z rozwiązań, żeby puszczać całkowicie dwa osobne wyścigi, które by się w żaden sposób nie nakładały, i wtedy po prostu nie ma gadki, jeżeli chodzi o wypłacanie tej kasy, albo wydajemy tą kasę na podium bez, że tak powiem, żadnego podziału. Dokładnie. Nie? To są jedne rozwiązania, no bo to faktycznie to było dosyć absurdalne, że zawodnik, który gdzieś tam przegrał z 4-5 zawodnikami wśród age group, stawał sobie później na podium i tam zbierał medal i kasę za to, nie? A age grouper nie, no gdzieś tam dostał medal, statuetkę i do widzenia. I to faktycznie jest bardzo sporne, każdy może mieć inne zdanie na ten temat, więc fajnie jakby to gdzieś od góry uregulować w taki sposób, żeby nie było żadnej gadki na ten temat, nie? Dobrze, to teraz płynnie z Bahrajnu przenieśmy się do... Jeszcze Paweł Miziarski. Dobrze, tak, masz rację. Na trasie mieliśmy jeszcze Pawła Miziarskiego jako trzeciego Polaka i taka też była w sumie kolejność, jeśli chodzi o Polaków w rywalizacji. No to teraz płynnie przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, konkretnie do Kalifornii, do Indian Wells. Wielki powrót Tomasza Szali. Wielki powrót Tomasza Szali po kontuzji. Całkiem udany, 11 miejsce w dużej obsadzie. Sam Tomek też nie krył zadowolenia z tego, że wrócił do zdrowia, do treningów i bez żadnych problemów mógł się ścigać. Ale też sprawdziła się moja teoria na temat chytrych Norwegów. Pazernych, przepraszam. Wyścig wygrał Kasper Storms, czwarty był Vetle Thorn, także Norwezy zgarnęli już dwa sloty wśród panów, a wśród pań wygrała również Norweżka. Także też mamy jednego slota dla pań. Widać, że szykują się mocno na igrzyska przyszłoroczne, później przerwa
i szykują się na grudzień, to chyba tak? Nowa Zelandia? Są mistrzostwa świata na połówce w Nowej Zelandii. No. Tam też miało miejsce wyścig w zeszłym tygodniu również, Ironmana połówka. Tak, wygrał go Australijczycy. Kyle Smith, tam głównie oczywiście startowali Australijczycy i kontra reszta świata. Pojawił się Javier Gomez, ale wyścigu niestety tym razem nie ukończył, choć szło całkiem nieźle. Jechał w czołówce, pierwszy wyszedł z wody, ale dostał karę na rowerze, później coś mówił, że złapał kapcia. Szyny były złe, tory były złe. Szyny były złe i no niestety Javier Gomez tego wyścigu nie ukończył, ale on już tak zapewnił sobie slota w RPA w zeszłym miesiącu, także jest bezpiecznie, jeśli chodzi o Taupo i może się teraz cały rok spokojnie przygotowywać do tych mistrzostw świata. Fajnie się szykują te mistrzostwa świata w Nowej Zelandii, bo wszyscy specjaliści z Olimpijki ewidentnie szykują się na tą połówkę. Tak, było widać w Bahrajnie, Martin van Riel ogolił wyścig w niesamowitym stylu. Drugi był Henry Schumann, także też zawodnik z Olimpijek. Panowie mega zdominowali, skończyli to półmaratonem w 1:10. Obydwaj pobiegli tak samo, 1:10:06 i to tak naprawdę nie było mocnych gości na nich, nie? Więc to mogą być mistrzostwa świata pod znakiem ITU, że tak powiem. No, myślę, że ciekawe, czy Blumenfeld jeszcze gdzieś się załapie, żeby zrobić slota. Chyba, że nie wiem, czy może wystartować musi z jakąś dziką kartą? Musi zrobić wyścig potwierdzający, tak zwany. Okay. Czyli chociaż podobno Ironman rozważa przyznanie jakichś szczególnych dzikich kart. W poprzednich latach już bywały takie przypadki, że rozdawali zawodnikom dzikie karty. Nie tylko za zasługi, ale na przykład był taki przypadek, że Amerykanin teraz nie pamiętam nazwiska, ale uległ wypadkowi na Hawajach w tygodniu przed wyścigiem. Wyjechała mu ciężarówka na drogę, nie mógł wystartować i w następnym roku dostał po prostu dziką kartę, że mógł wystartować, bo no cóż, tam Ironman troszeczkę się też przyznał do tego, że gdzieś tam była niezabezpieczona droga, trasa i po prostu przyznali mu za to. Także oni gdzieś zawsze tym prawem dysponują, to jest w pewnym sensie prywatna federacja, no tak, więc tak, trochę tak mogą robić, co chcą. Co chcą czasami. Dobrze, to teraz płynnie przejdziemy z kolei do tematów sprzętowych, a już nie możemy się doczekać, bo to jest, proszę Państwa, pierwszy rower BMC Speed Machine w Polsce. To jest tak pierwsza jest taka rama, drugiej takiej nie ma. Druga ma przyjść jutro, też tutaj do Wrocławia. Chyba już też idzie do Warszawy, także... Aha, to zobaczymy, gdzie kurier będzie. Tak, który kurier będzie pierwszy. Także, no cóż, jesteśmy mega podjarani i opowiemy troszeczkę więcej o tym rowerze z bliska. No to do dzieła. Oto BMC Speed Machine 01 w pełnej klasie. Oczywiście na pierwszy rzut oka to, co się najbardziej nam tutaj rzuca, to zintegrowany system nawadniający, bidon o pojemności 1200 ml. W przypadku wersji triatlonowej jest jeszcze wersja legalna UCI i wtedy ten bidon ma chyba 400 ml. Tak, to jest bidon, który ma 400 ml i jest po prostu wyciągany zwykły. Tutaj mamy bidon typowo triatlonowy z korkiem, czyli z możliwością uzupełniania. Do tego jest oczywiście, proszę Państwa, słomka, którą montuje się w ten oto sposób. Wszystko zintegrowane przechodzi przez ramę. Tym oto otworem, tutaj bardzo blisko ramy, ja stosując moje inżynieryjne patenty na pewno zakleję to czarną taśmą, od razu zapowiadam. Rurka tutaj wychodzi z przodu, jest tutaj przy kokpicie, do tego specjalny magnesik, żeby tą rurkę przymocować do lemontki, żeby ona tutaj nigdzie nie latała i żeby była zawsze blisko ust. Także w ten sposób. Oczywiście, jeżeli nie chcemy z tego bidonu korzystać lub na treningach nie chcemy po prostu, żeby on zawsze był w ramie, można go po prostu wyjąć. Co nie jest takie łatwe. To znaczy, że nie wypadnie na kostce nad zegrzem na Ironman albo Warsaw. Albo na przejeździe kolejowym. Albo na skwerze Kościuszki w Gdyni. Tak jest. Ja bym go chciał teraz wyjąć, ale nie mogę. Także zrobimy cięcie. Ja go wyjmę na spokojnie. Także udało się, proszę Państwa. Bidon jest wyjęty. Można tu oczywiście zamontować sobie jeden koszyczek. Dwa niestety nie wejdą. I korzystać sobie ze zwykłego bidonu
na treningach, czy też na wyścigu, jeśli nie chcemy mieć tego systemu. Ale też fajne jest to, i mówili to już zawodnicy z BMC Triathlon Team, że to jest łatwe w czyszczeniu i w porównaniu z tymi systemami typu tam, nie wiem, Speedfill czy inne, to bardzo łatwo tutaj jakby ten otwór jest szeroki i każdą taką szczotą do butelek, szczota czy gąbka, wszystko tutaj można to dobrze wyczyścić. Elegancko wchodzi, on się bardzo łatwo zamyka, więc w trakcie wyścigu, gdy go napełnimy, to tak naprawdę tylko wystarczy przyłożyć i fajnie wszystko jest już zamknięte. Wkładanie bidonu z powrotem jest dużo prostsze. I po sprawie. I to jest jedna z kluczowych zmian w porównaniu z Time Machine'em. Tak, przejdźmy teraz może stara wersja jest tam, jakbyśmy tutaj, żebyście mieli okazję sobie to zwizualizować. I największą zmianą, która jakby tutaj jest w tym rowerze, jest to, że nie projektowali go tylko i wyłącznie inżynierowie z BMC, z Gränsien, z Impact Club, tylko doszła jeszcze do tego ekipa Red Bull Advanced Technologies, czyli specjaliści od aerodynamiki z Formuły 1 i we współpracy z nimi właśnie powstał ten rower. Ważną rzeczą jest to, że ten rower miał być najszybszym rowerem czasowym, triatlonowym, ale z zachowaniem całego kompromisu, jakby, który jest po stronie zawodnika, czyli ten rower ma się też dobrze prowadzić, ma być przewidywalny zarówno w jeździe po płaskim, jak i przy jakichś bocznych podmuchach wiatru. I ten rower był od początku do końca budowany i konsultowany z zawodnikami. Więc tutaj od razu widać, jaka jest też spora różnica, że ten widelec z przodu no, jest ultra szeroki. Dzięki temu to jakby brudne powietrze, które powstaje jakby w wyniku tego, że no, rower stawia opór, może swobodnie przepływać z boku roweru i nie zakłócać innych elementów w ramie. Tak, to o czym głównie wspominają inżynierowie Red Bulla i BMC projektujący ten rower, to przede wszystkim prowadzenie i stabilizacja. Dzięki zastosowaniu właśnie tego szerokiego widelca, o którym wspomniał Andrzej, czy również tego bidonu, który po nalaniu płynu zdecydowanie obniży jego środek ciężkości. Trzecią rzeczą, która również ma wpływ na stabilność jazdy i na prowadzenie, jest tylny pojemnik, który tworzy taki żagiel zamykający przestrzeń między tylnym krańcem ramy a kołem, ponieważ tutaj z tyłu bardzo ładnie się to wszystko zleje. To sprawia, że rower przecina wiatr, bardzo płynnie stawia, bardzo mały opór, zaburzenia powietrza dookoła ramy są bardzo małe i rower przez to jest bardzo stabilny. Niezależnie od tego, czy jedziemy przednim wiatrem, czy mamy boczny wiatr, rower ma się zachowywać bardzo intuicyjnie i jakość jazdy, jakość prowadzenia, to co też czuje zawodnik podczas jazdy, ma być jak najlepsze. Jest to rower przede wszystkim zaprojektowany dla zawodnika, a nie tylko surowo w tunelu aerodynamicznym, gdzie bada się goły rower bez kolarza i bez jego odczuć. Tak, i co ważne, też jakby BMC słynie z tego, że projektuje rowery sportowe i tak samo jak Time Machine był jednym rowerem zarówno dla triatlonistów, jak i dla kolarzy czasowych, tam różnica polegała tylko na tym, żeby był UCI legalnie, trzeba było wsadzić sztycę w drugi otwór, który znajdował się tutaj z tyłu ramy i już rower był UCI legalny. To ten też, jakby mamy tutaj dwa rowery w jednym. Zmieniając ten bidon na mniejszy, rower jest w pełni UCI legalny, więc będą się ścigać na nim zarówno triatloniści, jak i kolarze ekipy Tudor w drugiej dywizji, bo tylko ta ekipa w przyszłym roku będzie ścigać się na tym najwyższym poziomie na BMC. Tak, to jest bardzo fajna rzecz. Wyrzuca się tylko ten bidon, wkłada się nawet zwykły bidon, czy w ogóle bez żadnego bidonu i mamy rower UCI legal. Fajną rzeczą jest również ten case do tyłu, który się montuje dokładnie w tym miejscu przy pomocy dwóch śrubek i uchwytów. Oczywiście on się otwiera. Do środka możemy wrzucić dętkę, nabój, malutką pompkę, 10 zł, cokolwiek nam się przyda na treningu, w razie czego. Ma również zamontowaną lampkę. Niestety jest rozładowana. Lampkę ładowaną na kabelek USB, którą montuje się tutaj z tyłu, co jest świetną rzeczą na trening. No cóż, no dodaje nam bezpieczeństwa i pewności
ponieważ z tyłu zawsze będzie ten sygnał świetlny. Bardzo fajna rzecz na treningi, bo no, na wyścigu jednak się to w ogóle nie przyda, prawda? Producenci również wspominają o tym, że w porównaniu do poprzedniego modelu w bardzo łatwy sposób można wymontować kokpit do podróży, do zapakowania, bo tak naprawdę, mimo że jest to zintegrowana konstrukcja, bardzo skomplikowana, wystarczy odkręcić cztery śrubki i cały kokpit schodzi nam, można go wtedy ładnie włożyć do walizki, bo w poprzednim modelu tego kręcenia było dużo więcej tych śrubek, różnych nakładek, naprawdę trzeba było się z tym nasilić, a tutaj cały widelec stery jest wszystko bardzo fajnie skręcone i w bardzo łatwy sposób ściągamy sobie górę. No to też jest ważne, jednak triatloniści bardzo często podróżują z walizkami rowerowymi i wiele osób również patrzy na ten aspekt budowy ramy. Co ciekawe, jest też odkręcany przedni hak przedniej przerzutki, czego w Time Machine nie było, więc tutaj jeśli ktoś jeździ na systemie 1x12, tak jak nasi tutaj panowie Kacper i Piotrek, to można to odkręcić śrubkami i... Tak, są trzy śrubki, zamiast haka wtedy montuje się zwykłą płaską zaślepkę i pewnie jakaś tysięczna część wata dzięki temu jest zaoszczędzona. Przechodząc do rzeczy mniej przyjemnych, no niestety ten skok technologiczny musiał odbić się również w cenie tego framesetu, bo przypominam, że cały czas tutaj akurat w tym przypadku mówimy o framesecie. Do tego oczywiście zestawu są jeszcze pady. Pady, wysięgniki, pełny kokpit. Tak, pełny kokpit. I cena tego zestawu to jest 32,5 tysiąca złotych. Więc no, jeśli chcielibyśmy budować ten rower jeszcze w oparciu o osprzęt i koła, no to pewnie koło 5 dyszek trzeba się zakręcić. No, jak nie lepiej, jak już jeszcze wspomniałeś o kołach, no to... No tak. Nie jest to tania zabawa. Ale no cóż, cud szwajcarskiej inżynierii, pewnie inżynierowie z Red Bulla też wzięli swoją garzę za to. Tak. Wynajęcie tuneli aerodynamicznych nie jest tanie po podliczeniu tego wszystkiego. No cóż, trochę się nazbierało, doliczmy inflację i właśnie tak można to sobie tłumaczyć. No cóż, ja się nie mogę napatrzeć. W dodatku ten fajny lakier, to już przejdźmy do takich estetycznych rzeczy. Mi osobiście bardzo podoba się kolorowy kokpit, który fajnie zgrywa się z ramą. Jest bardzo ładny, cały pomalowany praktycznie na czerwono. Pięknie to wygląda. Najpiękniej pewnie by się komponował jeszcze z dyskiem, z wysokim stożkiem z przodu, z DT Swissem, jak już zostajemy tutaj przy szwajcarskim regionie i kurczę, no coś pięknego. Myślę, że to jeden z fajniejszych rowerów dostępnych na rynku, jak nie najlepszy. Kurczę, bardzo fajnie przemyślany, praktyczny. No i jak zapewniają też producenci, sprawdzony i bardzo szybki. Kolejna świetna rzecz, wynikająca z faktu, iż mamy tutaj ten bidon. Nasz kolega Kacper Stępniak nie będzie musiał montować tutaj kartonowego pudełeczka i zaklejać dolnego trójkąta taśmą. Bo jak wiemy, zapełnienie dolnego trójkąta w wielu przypadkach u wielu zawodników obniża troszeczkę opór aerodynamiczny. Więc myślę, że tutaj inżynierowie też poszli w tą stronę, żeby zamknąć ten dolny trójkąt i przy okazji praktycznie tą przestrzeń wykorzystać. Właśnie montując tutaj bidon o niemałej pojemności, bo 1200 ml. Także patrząc pod kątem połówki, 1200 wystarczy do tego jakiś półlitrowy, nieduży bidon na kierownicę i nie potrzebujemy już tak naprawdę żadnych dodatkowych płynów. Także bardzo fajne, praktyczne rozwiązanie. A jeśli dorzucimy do tego dwulitrowe Bench Battle, to mamy już odskoczonego Ironmana.